Witam wszystkich i zapraszam na krótką analizę. Dzisiaj spółka Allegro, która myślę, że pomimo tego, iż od jej debiutu giełdowego minęło już sporo czasu, no to jednak gdzieś tam w głowach inwestorów dość często ono, że tak powiem, jest i o Allegro dużo się mówi, dużo się myśli, ale też myślę, to nie bez powodu, bo na Allegro po prostu dość dużo się dzieje. Po dobrym debiucie, wzrostach w stronę okrągłych 100 zł, taka korekta zakończona, można powiedzieć, ruchem wzrostowym ze szczytem w okolicach 73-4 zł i od tamtego czasu obserwujemy spadki. Spadki, które tak patrząc na ten wykres z szerszej perspektywy, wydają się mieć dołek na razie w okolicach 19-20 zł i od tamtego czasu właśnie obserwujemy pewne odbicie na wykresie. Odbicie wcale nie jakieś bardzo małe, bo gdy policzyć sobie od tego dołka do na przykład szczytu z jeszcze nie tak dawna, no to nawet około 40% można było zyskać na walorach Allegro, więc ten ruch, choć może na wykresie nie jest zbytnio widoczny ze względu na skalę spadków, to jednak jest on wcale niemały. Mamy tutaj aktualnie taką sytuację, którą moim zdaniem warto zaznaczyć, a mianowicie takie dwa szczyty nam się tutaj uformowały w okolicach 28 zł. No i teraz właśnie obserwujemy odwrót, no nic dziwnego, taki układ świecowy jak najbardziej zapowiada korektę, odwrócenie, jak zwał. Moim zdaniem jest to troszeczkę podobne może do tego, co obserwowaliśmy tutaj, mianowicie 20 maja, a następnie 30-31 maja. Wtedy też takie jakby dwa szczyty na podobnym zakresie nam się uformowały. No i to właśnie było początkiem tej głębokiej korekty, która doprowadziła walory do historycznego dołka. Myślę, że ta korekta, która aktualnie trwa, nie doprowadzi walorów do nowego historycznego dołka, ani nawet w okolice tamtego poprzedniego, ale myślę, że jak najbardziej jej zasięg w okolicach 22-23 zł jest jak najbardziej możliwy. Zaznaczyłbym właśnie te poziomy na początek okolicy 23 zł oraz taki drugi punkt, myślę, mniej ważny, okolice 20-21 zł, ale raczej spodziewałbym się, że od tego poziomu 22,75, powiedzmy, jeżeli on zostałby osiągnięty, to już stamtąd jakieś odbicie miałoby miejsce bez testowania tych jeszcze niższych poziomów. Aczkolwiek no, nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet i nowy lokalny dołek też teoretycznie jest możliwy, ale no, myślę, że jednak zdecydowanie mniej prawdopodobny i ja na razie na walorach Allegro spodziewałbym się właśnie zejścia do 22,75 i tam myślę zobaczymy, jakie nastroje będą parowały na rynku, nie tylko polskim, ale i na światowych giełdach, na giełdach amerykańskich, czy jakieś sygnały może świadczące o tym, że kolor zielony zagości na dłużej, czy jednak te pesymistyczne scenariusze mówiące o tym, że tylko spadki, jeszcze raz spadki przed nami, zobaczymy, ale na razie na Allegro skupiłbym się właśnie na tym ruchu, który trwa, ruchu spadkowym, a jego zasięg na ten moment ja osobiście wyznaczyłbym na 22,70 te okolice. Takie jest moje zdanie na temat Allegro. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów, do komentowania, oceniania, pisania swoich spółek, do analizy w komentarzach oraz oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!